Nie będę ukrywać, że miałam myśli samobójcze yy, i że bardzo ciężko yy, mi się żyło w ostatnim czasie. Jeśli ja nie jestem aktorką, bo nie skończyłam szkoły aktorskiej, to myślę, że ten pan też nie jest dziennikarzem, bo nie skończył szkoły dziennikarskiej. Ktoś rzucił, a jak tam to spotkanie z Bradem Pittem? Ja po prostu bezwiednie to powtórzyłam. Byłam w takim ogniu pytań, że nawet bym pomyliła to, jak się nazywa mój tata w tym momencie. Byłam tak zestresowana. W filmach Bollywood zagrałam, nagrody dostałam. Wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem, który jestem w stanie potwierdzić, i zamierzam bronić swojego dobrego imienia. Maciej nie lubił mnie od początku programu, więc nie jest to dla mnie zaskakujące. Chyba mało kogo lubi. Jestem także bardzo wdzięczna panu Miszczakowi, który zna historię, zna sytuację. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a dziś ze mną Natalia Janoszek. Cześć Natalia! Cześć, witam. Jesteśmy w siedzibie TVN na konferencji programu Królowa Przetrwania. Pierwsze pytanie, czy ty czujesz się królową przetrwania? Ach, jak już przetrwałam tę dżunglę, to zdecydowanie. Mhm. <grafy> Dzisiaj obejrzeliśmy dwa odcinki tego programu. Jak Ci się to oglądało? Przyznam szczerze, że byłam zaskoczona jak ładnie to wszystko wygląda w obrazku, mhm. bo ta dżungla nam się wydawała <grafy> nie do końca taka piękna, mhm. ale jednak te, teraz jak oglądam te wszystkie widoki i, i te rajskie plaże, no to pięknie tam było. Mhm. W programie faktycznie dziewczyny nie udawały, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, i miałam takie poczucie, że przyjęły cię nieco chłodno. Jak sobie z tym poradziłaś? Spodziewałam się, że wchodzę do programu, w którym nie będę mieć czystej kartki i że spotkam tam osoby, które już zbudowały sobie o mnie jakieś przeświadczenie poprzez materiały w internecie. Więc poniekąd. Byłam na to przygotowana. Nie spodziewałam się, że wejdę jako ostatnia, jako niespodzianka, więc to był dodatkowy ciężar na moich plecach. Dowiedziałam się o tym wchodząc do programu, więc było to stresujące. Um, trzeba było prędzej czy później zmierzyć się z, z tym wszystkim, i myślę, że ta dżungla była przed smakiem trochę. I takim testem na to, czy ja jestem już w stanie psychicznie i fizycznie wrócić i jakby stanąć naprzeciw i udźwignąć to wszystko, co gdzieś dookoła mojej osoby było w ostatnim czasie mówione. A jesteś w stanie? Po tej dżungli mam wrażenie, że czas najwyższy zawalczyć o sprawiedliwość. Okej, okay, o sprawiedliwość. Wiemy, że zbliża się rozprawa z dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim. Jak twoje nastawienie? Hmm. Jeśli ja nie jestem aktorką, bo nie skończyłam szkoły aktorskiej, to myślę, że ten pan też nie jest dziennikarzem, bo nie skończył szkoły hmm. dziennikarskiej. No nie zależy, jakie byśmy przyjęli hmm, tutaj kategorię. Szczerze powiedziawszy, czekam bardzo, bo w internecie można powiedzieć wszystko. Hmm. Można sobie powycinać wywiady, można powycinać hmm, materiały, można wmawiać ludziom, co się chce i oczywiście samo. Osoby, które wierzą w rzeczy, nie sprawdzając faktów, ale w sądzie już tak się nie da. I to jest pocieszające, i dlatego też zdecydowałam się na, na to, by nie przerzucać się e, w, tekstami w internecie. Nie jestem też taką osobą, nigdy nie byłam, e, tylko po prostu na kroki prawne, bo to chyba jedyne słuszne, m, co mogłam zrobić, i moja praca toczy się dalej, więc e, to nie jest tak, że ja nic nie zrobiłam, wydam oświadczenie, złożyłam sprawę w sądzie. Em, Zadbałam też o swoje zdrowie psychiczne, wycofując się trochę z życia publicznego, żeby stanąć na nogi, bo myślę, że każdy potrzebowałby przestrzeni, przechodząc coś takiego. Ale moja praca gdzieś tam cały czas się toczyła. Trochę więcej działałam za granicą. Teraz zrobiliśmy kolejny program, więc myślę, że też. Nikt się nie spodziewał tego, że wrócę w taki sposób do telewizji, sama się tego nie spodziewałam, ale może tego mi było trzeba, może, może właśnie tego rzucenia się na głęboką wodę, do tej dżungli, e, może to jest to, co właśnie e, było mi potrzebne. Tak jak powiedziałaś, nikt się nie spodziewał, że wezmą Cię do programu, ale faktycznie jesteś i zastanawiam się, czy Ty od razu powiedziałaś tak? Nie. <laughs> nie ukrywam, że bardzo długo się zastanawiałam, do ostatniej chwili rozpatrywałam wszystkie za i przeciw, Przede wszystkim dlatego, że to jest reality TV, dlatego, że nie wiedziałam, czy jestem w stanie udźwignąć taki format, czy ja jestem w stanie fizycznie i psychicznie po wszystkim, co się w moim życiu wydarzyło, wrócić do telewizji i to od razu do programu, który jest skręcony gdzieś tam w Azji. Um, ale myślę, że nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny i że chyba było mi to potrzebne, żeby trochę mnie wzmocnić przed takim powrotem do warszawskiej dżungli. Mam takie poczucie, że czasami są momenty, które nie będą niestety wpływały na Twoją korzyść. Mówię tutaj o tej sytuacji z Bradem Pittem i z Tomem tak, Cruzem, tak, tak, tak. gdzie faktycznie tutaj przybliżmy widzą, pomyliłaś się raz, powiedziałaś Brad Pitt, potem Brad, Tom Cruz. No właśnie, dlaczego? W takim razie jak to wyglądało Twoim okiem? No, nie było pokazane, że ktoś rzucił. A jak tam to spotkanie z Bradem Pittem, Ja po prostu bezwiednie to powtórzyłam. Byłam w takim ogniu pytań, że nawet bym pomyliła to, jak się nazywa mój tata w tym momencie. Byłam tak zestresowana. I jeszcze ktoś pytał mnie o coś, co tak dla mnie nie ma specjalnie wielkiego znaczenia: było to zdarzenie skan. Jakieś tam, nie wiem, kiedy to było dwa lata temu. Totalnie coś, czego nie pamiętam i myślałam już o tym, żeby tylko te pytania wszystkie się skończyły. Oczywiście w tego typu programach takie rzeczy zostaną wyciągnięte. Więc tak naprawdę no, jest to zwykłe przejazyczenie się, które no, w takich show się sprzedaje, więc spodziewam się, że od razu będę przez ten pryzmat gdzieś oceniona, ale jest to początek tego programu, więc myślę, że w dalszej części będzie. Szansa poznać y, mnie już bez, bez tego mm, ognia pytań, w którym się znalazłam w pierwszym odcinku. Ale faktycznie wrócę do tych dziewczyn. Czy ty czułaś się przez nie zaatakowana? Mm -hmm. Nie ukrywam, że kiedy poznajesz ludzi i podchodzisz do wszystkich. Em, pozytywnym nastawieniem i ktoś mówi, nie wiem, czy można ci zaufać. Tak to powiedziała Ewa. Tak, więc jest to na początku bardzo bolesne, bo ja nie oceniłam dziewczyn przez pryzmat tego, w jakich były programach i co robiły. Też mogłabym to zrobić, prawda? Ale nie jestem takim człowiekiem i, i każdego poznaję przez pryzmat tego, co widzę w danym momencie, więc oczywiście to chyba był moment, który mnie tak bardzo zestresował, że później, jak padło to pytanie o, o, o te randki, szczególnie że no, umówmy się, żadnych randek nie było, i, i jasno powiedziałam w wywiadzie, że, że byłam na imprezie w Cannes i to było tak naprawdę przelotem. I to była taka zabawna anegdota, która urosła do miary randki i nie wiadomo czego. No i to jest niestety to, że przez taki głuchy telefon rosną legendy, które później są dość zaskakujące. Um, było to trudne, ale czego się spodziewałam, że przyjdę i będzie miło? To tak jak czego bym się spodziewała, wracając do y, show biznesu, że, że, że ludzie będą się cieszyć na mój widoki, i klepać mnie po plecach? Każdy będzie pytał o jedno i to samo, więc y, 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 są dwa wyjścia: albo zamykasz się sobie i znikasz i cię nie ma, i dajesz się zniszczyć. Albo zbierasz się do kupy i walczysz o swoje. Powiem ci szczerze, że zastanawiałam się, jak będzie wyglądał nasz wywiad, bo gdzieś tam dostałam przykaz, żeby nie poruszać newralgicznych kwestii, natomiast mam poczucie, że ty absolutnie się tego nie boisz i wręcz nie udajesz, że tego nie było. Nie, to nie chodzi o to, że czegoś nie było. To bardziej chodzi o to, że ja chętnie wypowiem się w momencie, kiedy dostanę zielone światło od prawników i kiedy sprawa ruszy, bo bądźmy szczerzy, cokolwiek ja nie powiem, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie to negował, tak? A mówić można dużo, więc wolałabym wypowiedzieć się, kiedy faktycznie m, będę miała y, na koncie sprawę i, i zostaniem powiedziana, okej, okay, no to teraz już śmiało możesz się wypowiadać, nikt tego nie wykorzysta przeciwko tobie. A trochę żyjemy w czasach, gdzie wszystko, co powiesz, może zostać wykorzystane przeciwko tobie. I to jest jedyny powód, bo nie ma co udawać, że, że zostałam zaatakowana, że w sieci pojawiło się tysiące artykułów na mój temat, że byłam numerem jeden od Maja, tylko że to nie na własne życzenie i ja nic w tej kwestii nie zrobiłam, żeby się znaleźć na świeczniku. Poza dostaniem się do finału twojej twarzy, więc inteligentni ludzie tam szybko połączyli kropki, o co w tej sprawie chodzi. I że wielkiego śledztwa dziennikarskiego tutaj wcale. Nie było. I wierzę, że prędzej czy później, prawda, się obroni i też dlatego staram się dość spokojnie do tego podchodzić. A to, że zostałam pogrzebana żywcem i od razu spisana na straty, może było zbyt pochopne. Czy w takim razie w tym programie Twoja twarz brzmi znajomo? Coś się wydarzyło? Czy ty miałaś tam jakichś wrogów? No bo tak zrozumiałam Twoją hmm. wypowiedź. Przede wszystkim w filmie mój prześladowca powiedział, że weszłam w drogę aktorkom i aktorom po szkołach. Bo jestem osobą, która nie skończyła szkoły, a gra w filmach. I on bardzo mocno do tego uderzał. I myślę, że ten powód wcale nie jest przypadkowy, że on gdzieś o mnie usłyszał i postanowił zrobić wielogodzinny film o mnie. Chyba w... ciężko w to uwierzyć, prawda? Okay. Tak domyślam się, bo tam y, sprawdzałam sobie nawet kto był w twojej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo, kogo Krzysztof Stanowski mógłby znać i była to Kasia Kołeczek. Czy wy mieliście dobrą relację, niedobrą? Tak, Trochę idąc śladem śledztwa dziennikarskiego, no jakby to była jedyna osoba, e, która gdzieś mi się tutaj zaświeciła. Wydaje mi się, że bardzo dobre miałyśmy kontakty w programie. Ale e, nie jestem osobą, żeby wyciągać z, wnioski szczególnie m, gdy nikogo za rękę nie złapałam. E, natomiast jedno, co jest pewne, że w filmach Bollywoodze zagrałam, nagrody dostałam, ale wszystko co zrobiłam i mówiłam jest faktem, który jestem w stanie potwierdzić i zamierzam bronić swojego dobrego imienia. Ja jakiś czas temu, zresztą zaraz po tej aferze, miałam także wywiad z Maciejem Doborem i zapytałam go, co na temat całej tej sytuacji myśli. Stanął po stronie Krzysztofa Stanowskiego i powiedział, że o wszystkim wiedział. Co ty na to? No. Maciej nie lubił mnie od początku programu, więc nie jest to dla mnie zaskakujące, chyba mało kogo lubi, <laughs> więc y, tak, no, no łatwo się wypowiadać jak się dostało pracę w telewizji w łatwy sposób i nie trzeba było na to ciężko pracować, prawda, więc... Y, y, y. Chwileczkę. No szczerze powiedziawszy, no ciężko mi się do tego odnieść, um, ale oczywiście no, w ostatnim czasie osoby, które do tej pory klepały mnie po plecach, i mówiły jak dobrze mi idzie, później um, opowiadały o mnie okropne rzeczy, więc szczerze powiedziawszy mnie to nie dziwi. Każdy w tej chwili, słysząc moje nazwisko, nawet jak mnie nie zna, to się wypowie, żeby na chwilę puścili go w telewizji. Za to przywołam tutaj także moją rozmowę z Dawidem Wolińskim, dlatego że bardzo bronił Cię, mówił, że zna Cię od lat. Czy tę rozmowę także widziałaś? Ja nie ukryłam, że nie widziałam za bardzo rozmów, tylko gdzieś słyszałam. Jeśli chodzi o Dawida, to bardzo doceniam, bo trudno jest i myślę, że wyzwanie. Stanął w Twojej obronie. Tak, tak myślę, bardzo. Myślę, że, że właśnie takiego człowieka, który jest silny, widzi się po tym, że. e iria para pronto e... nie działa na zasadzie jak wszyscy mówią, a to ja też powiem, a, miał swoje zdanie i nie bał się powiedzieć mimo że na mnie bardzo dużo nagonka było w tym czasie. Bardzo to doceniam, bardzo cenię e, Dawida, uważam go za bardzo szczerą osobę e, i jestem wdzięczna, jestem także bardzo wdzięczna panu Miszczakowi, który zna historię, zna sytuację e, i e, bardzo doceniam to, e, że, że mnie bronił i stanął po mojej stronie, e, bo to nie jest tak, że Telewizja nie ma pojęcia, kogo zatrudnia i, i co robi. Oni bardzo dobrze wiedzą, znają nasze osiągnięcia, mają dostęp do, do naszego CV. To tak jak mówienie, wmawianie ludziom, że marki nie wiedzą, z kim współpracują. Marki dostają wszystkie zasięgi, marki dostają wszystkie raporty przed i po. Nie wiem, komu można wmawiać takie głupoty. Także jest dużo takich rzeczy um, tak absurdalnych, że ciężko się do nich odnieść. Ja Na pewno chciałabym zapytać, czy ktoś widział kiedykolwiek, żebym powiedział sobie, że jestem wielką i popularną gwiazdą Bollywood. Um, bo pamiętam swoje wywiady, wiem, co pisałam w książce i wiem, że to było zupełnie coś innego. Um, no i tyle są warte wszystkie inne historie na mój temat. Co to? Wspomniałaś o panu Miszczaku. Czy wy rozmawialiście po tej całej sytuacji face-to-face? A nie miałam szansy spotkać się z panem Dwardem, nie ukrywam, że też nie było mnie za bardzo w kraju od tego czasu, później rzuciłam się w dżunglę, ale bardzo doceniam, jest on dla mnie autorytetem. Od lat pracuję w telewizji i cieszy mnie, że osoby, które coś dla mnie znaczą, wypowiedziały się o mnie pozytywnie, a wszystkie gdzieś inne, których nie znam, albo myślę, tak, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, które najmniej o sprawach wiedzą, albo w ogóle szukają po prostu y, momentu, żeby ogrzać się w świetle Jupiterów. No. Bo chyba łatwo zauważyć, że osoby, które coś osiągnęły w życiu, nie mają czasu na to, żeby opowiadać o innych. Naprawdę, mało widzę osób, które mm, osiągnęły sukces, które mają czas opowiadać o innych. I myślę, że to mm, bardzo wiele mówi o ludziach. A wracając do samego programu Królowe Przetrwania, tam Aneta Glam powiedziała, okłamała całą Polskę. No przepraszam, ale takie słowa padły. Też oglądaliśmy to dzisiaj w kinie, w którym zresztą jesteśmy. Jak ty się czułaś, kiedy to usłyszałaś? Widzisz, to jest o tyle ciężkie, że pracujesz na coś 12 lat, wystarczy jeden człowiek, który wymyśli o tobie jedną historię, i nagle stajesz się geniuszem zła, kłamcą, który oszukał całą Polskę. I moje pytanie jest, gdzie jest to kłamstwo? Powiem ci tak. On po prostu pojechał do tego kraju i popytał tych ludzi, czy cię znają. No i to jest dość absurdalne, żeby w kraju, gdzie mieszka chyba miliard ludzi, hmm. pytać o dziewczynę, która zagrała w zaledwie kilku filmach i ostatnich w 2019 roku i nigdy nie twierdziła, że jest gwiazdą Bollywood, popularną w Indiach. Więc jaki to był cel, poza um, ośmieszeniem i upokorzeniem? No wiesz, bądźmy szczerzy, zagrałam, byłam w tańcu z gwiazdami twojej twarzy i dopóki afera się nie wydarzyła, nikt nie wiedział, kim jestem. I mogłabyś wyjść na ulicę w Warszawie i pokazać moje zdjęcia i też by nikt nie wiedział. Także... No bądźmy szczerzy, nie, to to jest po prostu tak absurdalnie głupie, że, że jestem w szoku, że są ludzie, którzy w to uwierzyli. A czy czegoś w swoim życiu żałujesz? Czego żałuję? Szczerze że nie żałuję, bo wszystko, co zrobiłam, było lekcją i sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem i ukształtowało mnie jako człowieka. Myślę, że te trudne momenty też są potrzebne po to, żebym mogła przewartościować swoje życie i zacząć bardziej stawiać na siebie i walczyć o siebie. Bo sobie pomyślałam, jak tragiczne mogą być konsekwencje na psychice. Mm, nie będę ukrywać, że miałam myśli samobójcze. I że bardzo ciężko um, mi się żyło w ostatnim czasie, ale um, właśnie ten program był powodem o to, żeby o siebie zawalczyć i się nie dać. Um, więc y, to też dużo świadczy o ludziach, kiedy. Um, kiedy są atakowani, będąc zmagając się z depresją, czy, czy, czy walcząc gdzieś o siebie, ale żyjemy w bardzo brutalnym świecie. I przede wszystkim to jest takie moje trochę przesłanie do innych, że nieważne, co by się w Twoim życiu działo, jeśli jesteś pewien swego, jeśli wiesz, że jesteś dobrym człowiekiem i, i nikogo nie skrzywdziłeś, nikomu nie zrobiłeś, to nie masz powodu, żeby przestać w siebie wierzyć i przestać o siebie walczyć. To jest trudna sprawa. Ja codziennie muszę stoczyć walkę, na którą się nie pisałam, ale zrobię to. Czy w takim razie korzystasz z psychoterapii? Tak, i polecam każdemu, kto, kto jest w trudnych momentach życiowych, żeby, żeby nie bał się farmakologii, żeby nie bał się psychologów, psychiatrów, bo każdego z nas może spotkać ciężki moment w życiu i, i, i to jest szansa na to, żeby sobie z tym poradzić. Na koniec zapytam o rodzinę i o Twoich bliskich. Czy mogłaś liczyć na ich wsparcie? Oczywiście, jestem y, bardzo blisko ze swoją rodziną. To oni zadbali o mnie i trzymali mnie w ryzach, więc y, cieszę się, że, że faktycznie y, mam ich wsparcie. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna i jest taką moją ostoją. I to też są ludzie, którzy od lat widzą, jak ciężko pracowałam na wszystko. Y, 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 też mi jest bardzo ciężko ze względu na nich, bo niech sobie nie zdaje sprawy, że, że to ma wpływ nie tylko na osobę atakowaną, ale też na całą jej rodzinę i otoczenie. Więc bardzo mnie boli to, że moja rodzina przez to musi przechodzić i też stała się obiektem ataków. Tak więc ostatnie pytanie: jak oni sobie z tym poradzili? Myślę, że dalej starają się sobie poradzić. Na pewno. Mieli bardzo mocne zderzenie z rzeczywistością. Poznali na przykład ludzi w twojej twarzy, i e, kiedy ktoś e, klepał mnie po ramieniu i mówił moim rodzicom, jak jestem super fajna i pracowita, a później obsmarowywał mnie w mediach. To dla mnie to jest chleb poprzedni. Powszednie ja żyję w tym świecie, ale dla moich rodziców jest to zaskakujące. Więc oni bardzo, bardzo to wszystko przeżyli, przeżywają i mam nadzieję, że. Mm, że jak sprawiedliwość tutaj dosięgnie tego, co się wydarzyło, że oni też odczują ulgę, bo chyba najbardziej mi żal tych, tych ludzi dookoła mnie, którzy obrywają rykoszetem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I trzymam kciuki za program Królowe Przetrwanie. Dzięki.